Raz. Kochani, jesteśmy w Głogowie, budzimy wilki. To co, idziemy? Obce do trwania, barany! Słuchajcie, jesteśmy w Głogowie, budzimy wilki. Przed chwilą tutaj nam młodzież była do nas, szli i do nas wyli, tak samo. Ja Damianie, baranek się skończył! Teraz budzimy wilki, będzie lanie po ryjach! Tutaj Głogów ma, jak widzicie, narrację. Śmierć wrogom ojczyzny! Ty miałeś wilki puścić. Jesteśmy na żywo. Tak więc witajcie, kochani z Głogowa. Nie zdążyłam się przywitać. Są ze mną tutaj przyjaciele z tyłu. Są ze mną wilki. Jak widzicie, są ze mną wilki i wilczyce, tak, wilczyce i wilki. Tak więc jestem rozproszona kompletnie. Piszczy mi w uszach. Tego bycia nie słychać. Weź puść u siebie. Twoje bycie, bo nie słychać, tak więc mieliśmy taki ten głośny początek, że tutaj młodzież nam tutaj była też do nas, słysząc wycie za... Teraz nas śledzą. Idą za nami? No, ale chyba dwie tylko. A, odłączyły. Tylko dwie osoby, dwie, tak. Dwie wilczyce się odłączyły od stada od baranów. Od swojej watachy, tak więc idą. A ty nie wiesz od stada baranów, skąd możesz to wiedzieć? No nie, bo tam widocznie dwie tylko, jeszcze była mały. No, pozdrawiam Polaku, dawaj z nami, Rudy napisał, tak. Więc jesteśmy na bulwarze nad Odrzańskim w Głogowie. No i tak sobie idziemy i już wyjemy, bo nie mogliśmy doczekać 20, to już się zaczęło tutaj wcześniej o wiele, słuchajcie. No, tak więc już postanowiłam łączyć relacje i wam to pokazać. Tak, tutaj już wszystkie nuty leciały z różnych protestów, słuchajcie. O. Jak byłeś, tak mi to zakuło. No i sobie spacerujemy, więc jak wy też wyjecie u siebie, to możecie nam przesłać materiały, żeby jak byście chcieli, to ją opublikujemy. Chciałam utrzymać powagę, ale tu jakbyście byli z nami, to warto by było. Żałuję, że was nie ma, jak jesteście z Głogowa. Prawda? Tak. Tak. Jolanta pisze, brawo wy. Justyna napisała śmierć. Uwaga, uwaga. Idą wilki. Wilki z Głogowa. Gdzie wy jesteście? Głogów ma o wiele więcej wilków. Ja was poznałam. Nie no, przed chwilą tutaj lało, słuchajcie. Jak ona mnie odsunęła, to do tego nagranie to jest pikuś, on tutaj na żywo, mówicie, słuchajcie. Przynajmniej praw autorskich nie przyklepią. Praw autorskich nie przyklepią, otóż to.
Jezu, tak mnie zatkało, że nie wiem, co mam mówić do widzów. Udostępniajcie, udostępniajcie. Wilki, udostępniajcie. To jest czas dla wilków już teraz. I oczywiście z tego miejsca pozdrawiam Katarzynę Tarnawę-Gwóźdź, która to zapoczątkowała. No ja jej w tym pomogłam. Tak więc wijemy co niedzielę o godzinie 20. Jak widać, co miasto to obyczaj. Tak więc jeszcze nie wiem, jakie miasta będę odwiedzać. Idziemy tędy teraz chodnikiem, takie kółeczko. Tak, tutaj będzie. Janina, przecież jeszcze nie raz zawijemy. No to nie czekamy na kiedyś, teraz wyjemy. I politycy. Kasiulka pisze, Sylwia, widzę cię. Wiem, nie zawsze widać. Nie zawsze widać. Może chcesz coś powiedzieć? No, dziękuję. Ja budzę wilki, kurwa. Ona budzi wilki, ona nie będzie rozmawiała z widzami. Wy jesteście obudzeni. Gdy nastaje noc, wilki wychodzą z ukrycia. Au, pozdrawiam. Napisał Kowalski Andrzej. Uwaga, Żydki! To ostrzeżenie dla was! Uwaga, co? Uwaga, Żydki! Uwaga, Żydki! Ostrzeżenie dla was! Mi transmisję! Nie będzie nikogo. Nie będzie niczego. Kurwa, mi daje ostrzeżenie za komentarz z biało-czerwoną flagą. Białko potowanie. A mnie zablokowali za hymn polski. Ja wam jestem taka zmęczona, bo tyle tutaj jechałam czasu, a jeszcze 4,5 godziny drogi przede mną. Ale na chwilę wpadłam do mojego Głogowa, w którym się urodziłam. No i widzicie, jednak potrafimy się zebrać w każdym mieście. Nieważne jak, nieważne ilość, ważna jakość. No oczywiście, no to o wilki chodzi w końcu, nie? Wilki to cuda natury, pisze Justa. Jeszcze 20 nie ma, sobie wyobraźcie. O, wyją, wyją. Wyją cudowne. A u was też tam coś tam. No więc gdzie jeszcze wyjecie, piszcie w komentarzach. Albo będziecie wyjść, bo to 20, ale tutaj nie mogliśmy doczekać do 20, to nie było opcji. To ja mogłam już od 20 ponad nagrywać. Co tam patrzysz? Gdzie mu samochód? Nie no, przecież z biało-czerwoną flagą masz samochód, no to się od... Może mi go zbanowali? Zbanowali ci auto za flagę. No i tak blisko od ryja do wody nie spojrzałam. No i chyba nie robią święte ryby. Rudy, gdzie ty jesteś? Czemu cię tu nie ma? Tam było, tam bliżej do taka, do mostu. No. Myślisz, że idziemy na most czy pod most? Pamiętasz, Sylwia, jak się tam pod parasolami schowałyśmy? Tak wtedy? Oho, to była akcja. Oho, tak była taka akcja. To były czasy. To była, słuchajcie, taka akcja, no, o której nie będę mówiła, ale to była taka akcja, że później gazety pisały, że to był najspokojniejszy protest w mieście. A było wręcz przeciwnie. To były czasy. No, a że były parasole, to z góry nas nie widzieli pod tymi parasolami.
oj. Pieski też wyją. Mijamy właśnie pieski na spacerze. O, jak się z nami chce przywitać? O, pewnie. Na. O. Było wtedy, jak się położyłaś przed kozą na policji, nie? No, aha, to było wtedy, jak się położyłam? Tak. No, widzicie, w serio, ja się położyłam przed kordonem policji. Chciałam ich zatrzymać. A wiesz, że mam wyrok za nielegalne zgromadzenie, że nikt nie mógł zakłócać go i mieliśmy prawo się zgromadzić. Mam wyrok sądu w Głogowie. Musisz pozwać. Prokuratura umorzyła śledztwo, jeżeli chodzi o działania mężczyzn, którzy byli złudnie przypominali policję. No, ale ty... Gdzie biegnie on? Po flagę. Ty chciałaś powstrzymać, rozumiem, tak? No tak, no się położyłam, żeby nie zatrzymali ludzi, przecież tam takie się cuda działa. O, proszę. Mamy kolejnego wilka. O, pokażę wam, jakiego mamy wilka. Ktoś tam wyjdzie, czy już miałam echo przez niego w uszach. Brenna też wyje, pisze Janusz. Dobrze, brawo Brenna. No, Armand, miałeś rację. A ja sobie ten, za tydzień sobie będę wyła na balkonie, mogę, nie? Oczywiście, że możesz, pozwalam ci. Ja co to powiem, że Jowita ci kazała i kierujesz się do policji do mnie. Jowita mi kazała być. Ale my, ale mamy prawo się spotkać. Ja przyjechałam do Głogowa, do mojego rodzinnego miasta, w którym się urodziłam, w którym moja rodzina jest tutaj zasłużona, jeśli chodzi o działania. Przyjechałam tutaj i co, no chciałam się spotkać z przyjaciółmi, a jedni słuchają muzyki, a drudzy słuchają odgłosów natury. A poza tym tutaj ryby śnięte, odra, no to co, no to my tutaj tak, to też chcieliśmy tak upamiętnić. W ogóle my wiemy, gdzie idziemy? Nową. Idziemy gdzieś na most? Tak, tutaj naprawdę? Na most. No zobaczmy, pokazać odrę, a my piszemy nową historię, prawda? Ale mnie siwa mnie badnie do baranów. To jest przekaz do wilków, żeby wilki wiedziały, że się nie wypalały. No, to jest czas wilków już. To jest barany niech stoją wilków. Po czwartą dawkę w kolejce. To pokażę wam most. Różowy jest. Tak więc. Czułem Polaku. Nie, on pisze Krzysio. To jest fiolet wcześniej. Wyglakło się. Torba mi spadła. Dobra, ale chodźcie na pasy, nie? Pasy są pasy w ogóle? Jest coś takiego jak pasy? No słuchaj, jakieś pasy są. Jakby nie patrzeć, to jakieś są. Pokazałam, że odra. Teraz pokażę odrę. O, tam jakie by było echo. Trzeba się tam wbić jakoś. Zawsze możesz, Andrzej, skoczyć. Ale tam by było echo. Tunela. Ale by się nie zdało. Dobra, idziemy tu, nie? Przed siebie. Idziemy do końca i z powrotem. Masz gumkę pod nosem.
Wilk z linkami jest w tytule transmisji, kochani. Za minutę 20 budzimy wilki o 20. Patrzcie, jaki ładny ten. Karpackie wyje. Brania pisze, że karpackie wyje. Co, osiedle karpackie wyje? Tak. Dobrze, dobrze. No. Mam nadzieję, że złote łany nie daliście dupy. Chcesz się przepłynąć? Patrz, jaki fajny ten. Taka ziomka, jestem z tyłu, a z przodu wilki wyją. W tytule tej transmisji jest link do wilka. I dzisiaj transmisja była, nie wiem o której godzinie, ale też była Budzimy Wilki Zapowiedź. I też jest link. I w wielu postach zresztą jest. 15 sierpnia, nie, 15 marca zamknęli, nie? Wszystko? Jakoś 18, nie? Uśmiechnij się. Tam było fajnie, nie? Tam było fajnie. Co, tam idziemy? A tam było fajnie, pizzę zjedliśmy, piwo wypiliśmy, nikt nas nie znalazł. Potem ja poszłam tylko koledze psa wyprowadzić, bo teniacy pod kratą stali, to się zdziwili. Ale wpisali sobie, że ja w Głogowie urodzona, to zmącili, Boże, nam już tutaj mieszka, nie? Może pomyliliśmy adresy. Uwaga, 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 mamy tak więc, na mnie mu się inne nuty włączyły z protestów wcześniejszych. A jaki piękny widok. Nie, ładne, ładne. Au! Podoba mi się to moje miasto. Bo to Andrzej, zrób au! Andrzej, zrób au! Pozdrawiam, Kasia. Kurwa, nie mam. Za dużo fajnie. Dawid 19. Ale to już nie, to już teraz sobie tak cikuta, kurwa. Halo! No 22, no to w końcu jakaś normalna godzina na wyjście, nie? Co, zaczynamy, bo to była próba. No, ty może też na bulwar o 20 przyszedł, aby tak dawno poszliśmy. Konfidencie 3, nie? Z bloku. Tak, tak. Węgiel! Węgiel! Węgiel przynęli! Za węgiel? Mateusz, węgiel przyjeżdżał jako kołowodonu! Moje ucho! Uwaga do węgla! Węgiel przyjeździ do Głogowa! A ty nie wiesz, do Głogowa! Białe złoto jedzie! No już wam pokażę przy okazji węgiel. Napatrzcie się, to zrobi nam się ciepło. Ale wydarzenie, węgiel jedzie. Coś mi się wyłączyło? Głośnik mi się wyłączył. A nie, nie wyłączył. No my sobie w ogóle myślimy, że będziemy na bulwary, już dawno z bulwaru poszliśmy. Ooh!
Co tam? Z bulwaru poszliśmy, o 20 musimy być na bulwarze, nie? Ludzie tu sobie chodzą, to na mnie dam kamerę. No co, idziemy tu, nie? Ej, bo to sobie jebiemy, nie? No dobrze, to rób zdjęcie. Dobra, kończę relację, zdjęcia będziemy robić. Coś jedzie, zaczekaj. Dobrze, sprawiam ci. Cztery i pół godziny drogi jeszcze przede mną. Nie, nie wytrzymam tego. Nie wiem, jak ja w ogóle wyglądam. Skończyło mi się nagranie. Co nagranie? No, ona jest krótka. Pokażę wam jeszcze piękną fontannę. Za nasze pieniądze. Budzimy wilki, bo barany jeszcze śpią. Tak, budzimy. A wy do nas przyszliście? A wiecie co, a my przed 20 poszliśmy stąd. No, my już tam poszliśmy przez most, a wy pewnie tutaj staliście. No, nikogo nie ma, ale nie. Za 10 zaczęliśmy? Za 10. Coś takiego. Idziecie z nami na kilka minut się przejść? Idziecie z nami się przejść? Jeszcze nie wiem, ktoś tutaj. Coś zaczęli mówić, tutaj ktoś się odezwał, ale nawet nie wiem, a tutaj w ogóle byli do nas na samym początku, od ten. To jest to dwie osoby więcej. Co tam kochana? Nie wiem, czy do tego na tego. Idziemy wyć? O, idziemy wyć. Niech się plotkują. No, dwie minuty i kończymy relację. No. Tak więc. Słychać wycie w Głogowie. Znakomicie. Słychać wycie znakomicie. Tak, to jest czas wilków. Musicie to zrozumieć, musicie to przyswoić. Musicie to ogarnąć. Niedziela, godzina 20, gdziekolwiek jesteś, wyjdzie. Usłyszcie siebie nawzajem. Spotykajcie się w watahach. I co? No i tyle, nie? To już jest teraz czas tylko wilków. Teraz przyszedł czas tylko wilków i tyle. To, co z czym przyjdzie nam się zmierzyć, to tylko wilki przetrwają. I tyle, nie? No i zrobią z tym porządek. Nie.
i zator. Ostatnie podrygi baranów. Niech się za tą firanką, nawet jej nie odchylają. To miało. Małpą ospią. To miało. Ospią. Nie, Jezu, nie wytrzymam. Barany ospią. Tak więc zobaczymy, gdzie będziemy za tydzień, nie? No. A przynajmniej nie, może razem będziemy. Ja będę się jeszcze, ja będę chciał się z nami jeszcze zadawać. Andrzej będzie chciał się z nami jeszcze zadawać. No, raczej, nie, tylko z takimi ludźmi. Tak? Tylko świadomość nas uratuje. No, tak więc idziemy, kończymy, pozdrawiamy was. Dawaj. Było nas słychać, pisze Karol. On to ma wszystkie pliki, słuchajcie, sprzed ho, ho, ho. Tak więc pozdrawiamy was z Głogowa. Jesteśmy 8 osób, a tak naprawdę to 10, tylko dwie tam się zagubiły ze szczenięciem. Jedna się zagubiła. Tak więc jesteśmy w Głogowie, przyswoicie to. Tym, którym to przeszkadza, to się do tego po prostu przyzwyczajcie, bo to jest era wilka teraz, no i tyle. Tak, to jest czas wilków. No i już, nie? No, a tam jak jeszcze ktoś jest, to tam niech sobie tą firaneczkę zasłoni, tam usiądzie w tym fotelu. Nie przeszkadza. No i tyle, a my robimy swoje. Maseczki to sobie na uszy zasłońcie, jak wam przeszkadza. Tak, na uszy, na co chcecie, na oczy i tak. My robimy swoje, to jest czas wilków. I tyle. Do zobaczenia w niedzielę o godzinie 20 w jakimś mieście. Zobaczymy, gdzie mnie jeszcze zawieje. Możecie wysyłać nam swoje też materiały. Róbcie to w swoich miastach. Nawet jak jesteście sami. Róbcie to. Ja też nie wiedziałam, co będzie. Wiedziałam, że będzie dzisiaj po trasie i się nie przejmowałam. Gdybym była tutaj sama, bym puściła to sama. Tak więc, ale jestem tutaj z Watachą, tak więc powielajcie, róbcie swoje. No. Pamiętajcie, jesteście wilkami. Nie zawiedźcie. Chcesz zawieść? Może na koniec? Ale tak może.